Witam w kolejnym odcinku serii Zakaś 74. Moim dzisiejszym gościem jest Szymon Holzman, człowiek instytucja kulturalna, osoba, która stoi m.in. za wydawnictwem Kultura Gniewu. Szymonie, powiedz mi taką rzecz, bo kiedyś onegdaj miałem rozmowę z możliwość rozmawiania z Michałem Śledzińskim i to brzmiało dosyć ponuro, co on mówi. On stał po tej stronie osoby, która była artystą, tak? I z jego wypowiedzi wynikało to, że tak naprawdę no, to jest hobby i de facto nie bardzo się da na tym zarobić. A jak już się da, to tak naprawdę i tak trzeba dorabiać tymi tam storyboardami dla agencji reklamowej. Jak to jest? Ty wydajesz dużo komiksów, jeżeli chodzi o Polskę. Nie wiem, czy można powiedzieć, że jesteś największym wydawnictwem komiksowym. Nie mówię o przychodach, tylko mówię o ilości wydanych albumów. Potwierdzasz to, że faktycznie to jest ciężka dola tego polskiego artysty, komiksiarza? Trudne pytanie, gdzie to się muszę trochę wbić na samym początku. Już zaczynając od rzeczy najprostszych, nie jesteśmy, Kultura Gniewu, nie jesteśmy największym wydawnictwem komiksowym w Polsce w żadnym razie. Jeśli chodzi o ilość wydawanych pozycji, jest Egmont, który jest absolutnie największym wydawcą, no ale to międzynarodowa firma. Inni wydawcy jak Team of czy Centrala również wydają porównywalne czy nawet trochę więcej komiksów w ciągu roku, więc nie jesteśmy największym. Natomiast dziękuję Ci bardzo. Natomiast wydaje mi się, że mamy gdzieś wyrobioną dobrą markę. My się dobrze czytelnikom kojarzymy z dobrym doborem tytułów, z dobrą jakością naszych produkcji. I mamy gdzieś spójny wizerunek, nad którym no, pracujemy już ponad 10 lat, bo 10 lat wydawnictwo ma. Natomiast do tego trudniejszego pytania przechodząc, czy da się zarobić? Tak, da się zarobić, oczywiście. Natomiast pytanie istotniejsze jest, czy można z tego żyć. I tu już nie do końca. Tu już nie do końca to, co mówił Michał Śledziński, którego komiks z wielką przyjemnością wydajemy, jest prawdą. To jest hobby, które przynosi pieniądze, natomiast jak się zwykło mówić na waciki. I trzeba zajmować się również innymi rzeczami. Zarówno nasi artyści, komiksiarze, którzy dostają od nas pieniądze, honoraria po prostu za publikację, muszą zajmować się innymi pracami. Również my, wydając, bawiąc się w wydawanie, zajmujemy się też innymi aktywnościami, co mi trochę ułatwia tak naprawdę kontakty z artystami naszymi, bo jesteśmy na tym samym poziomie. Oni wiedzą, że ja z tego nie żyję z ich krwawicy i nie wysysam ich jak zły wampir. Ja wiem też, że oni no tak naprawdę komiksy traktują jako dodatkowe źródło jakieś tam pieniędzy, powiedzmy, na przyjemności. Domowym budżecie. Tak jest. No, i wiem w związku z tym, że nie mogę ich cisnąć zabójczo terminować. Oczywiście umawiamy się na jakieś terminy, natomiast jak im się coś wydarzy, to ja nie robię z tego żadnej afery, bo nie mam prawa takiego po prostu. Bo wiem, jak ich sytuacja wygląda, że muszą zajmować się najpierw tym, co przynosi szybki dochód. A to są zlecenia dla agencji reklamowych, pracy dla jakichś innych artystycznych, że tak powiem, wydarzeń, bo to się też zdarza. Ale zawsze na pierwszym miejscu jest ta praca, która przynosi ten pieniądz, za który się żyje z miesiąca na miesiąc. Czy nie jest też tak, że po prostu brakuje nowego typu autorów, którzy by dobrze wyczuli rynek, zrobiliby mega komercyjne coś, mówię o komiksach, tak, nie wiem, serię z polskimi superbohaterami lub też fajny komiks wojenny albo może erotyczny, tak, bo wydaje mi się, że ten rynek już dorósł, no to pokolenie 74 roku, którego jestem przedstawicielem, jeszcze nie zeszło ze sceny i ja wiem, że czytałem komiksy, czytam i będę je czytał, tak samo jak konsumuję gry komputerowe, podejrzewam za 50 lat, znaczy mi się nie zmieni chyba, że oślepnę, ale mam poczucie, że gdyby już to weszło do mojego krwawego, do mojego DNA. Czy właśnie nie jest już tak, że po prostu rynek jest gotowy, tylko na przykład trzeba zmienić medium, tak? Sytuacja komiksu w ogóle w Polsce jest zadziwiająca, paradoksalna i można używać tego typu określeń przez długi czas i można z 4 odcinki Twojego programu opowieściami o sytuacji polskiego komiksu zapełnić. Nie o to chodzi. Jeśli stawiasz tezę, że być może potrzeba nowego rodzaju twórców, nowego rodzaju obcowania z komiksem, to patrząc na wyniki sprzedaży, na to, co się cieszy największą popularnością, mówię nie. Trzeba nam więcej starego polskiego komiksu, bo tym, co najlepiej się sprzedaje, jest Grzegorz Rosiński i jego seria Torgal. To jest absolutny top
od nastu albo 10 lat. Oczywiście, my to pamiętamy. Skąd ta młodzież się dowiaduje? Młodzież teraz się A może młodzież nie kupuje komiksów? Może kupujemy właśnie tylko my? I nas została ta grupa wymierających dinozaurów, zamknął nas ci młodzi, którzy wyrośnięci na internecie i Facebooku, bo my znamy jeszcze świat przed, prawda, co jest bardzo dla nas ważne. Może oni kiedyś nas zamkną w rezerwatach. I każą czytać. Więc Christa, Polch, podobno świetnie się sprzedały, wydane w zeszłym roku, wznowienia Funky Kowala, wydane przez Pruszyńskiego. Wspomniany właśnie Torgal, no to jest top, do którego wszyscy, którym wszyscy marzą. To jest taki złoty graal wydawcy komiksowego, mieć tytuł, który się sprzedaje tak jak Torgal. Więc to jest ekstra klasa. Też Tadeusz Baranowski cały czas jest proszony przez różne wydawnictwa o wznowienia. Myśmy w zeszłym roku wydali jego komiks Bezdomne Wampiry. Pierwsze zebrane w album odcinki jego przygód o dwóch wampirach. I faktycznie ten komiks, choćby w Empiku, cieszy się świetną sprzedażą. Jakby widać, wyróżnia się na tle innych wydanych przez nas pozycji. Więc jest ten sentyment za starym komiksem. I on się najlepiej sprzedaje, bez dwóch zdań. Dwa, sprzedaje się dobrze też komiks tego, powiedzmy, średniego pokolenia. Śledziu i ekipa produktowa, którzy te 10 lat temu magazynem Produkt wyrobili sobie markę i wyrobili sobie wtedy grono czytelników, też się świetnie sprzedają. Osiedle Swoboda, myśmy zrobili dwa wydania tego komiksu i dwa się rozeszły błyskawicznie, szykujemy na ten rok trzecie już wznowienie. Czyli przeszedł gdzieś tam do tych właśnie pożądanych i poszukiwanych klasyków, choć reprezentuje zupełnie inny typ komiksu. No tak się porobiło. Zresztą tak naprawdę, no kurczę, dzisiaj tak wszystko szybko się dzieje, jest taka intensyfikacja, czas tak zgęstniał niesamowicie, że bardzo szybko zostaje się klasykiem. Po 5 latach od debiutu już człowiek jest po 2-3 filmach, książkach, komiksach i już jest... Zapraszany, uznawany, zdecydowanie. Zdecydowanie, tak, bo tyle się rzeczy dzieje, tyle się pojawia nowych twórców, że tacy stają się klasykami. Ale to tak na marginesie. To może to medium trzeba zmienić. Medium. To też nie do końca. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, czym zawsze grożą Chińczycy, jak wiadomo. To znaczy, jesteśmy gdzieś, obserwujemy koniec pewnego świata, starego świata analogowego i początek czegoś, czego tak naprawdę jeszcze nie znamy. Nie wiemy, co się wydarzy. I mówię to jako człowiek, który pracuje i w komiksie, prowadząc wydawnictwo, ale też pracując w dystrybucji filmowej, bo jestem też związany z firmą Gutek Film. I faktycznie nikt nie wie, co zrobić z cyfrowymi drogami sprzedaży kultury. A może inaczej, nie co zrobić, bo wiadomo, co zrobić, ale jak to zmonetyzować, bo to są dwie różne rzeczy. I znowu Polska jest takim specyficznym, my bardzo szybko musimy jako społeczeństwo, jako gospodarka, jako kraj dorastać do pewnych rzeczy. Mamy w cudzysłowie wolność od 20 lat, wolność ekonomiczną i w ciągu 20 lat przyjęliśmy na klatę zachowania konsumenckie, które na Zachodzie budowano przez kilkadziesiąt lat albo setki lat. Od końca, powiedzmy, XIX wieku. Myśmy to wszystko dostali w takiej pigule w ciągu 20 lat, że faktycznie można zwariować. Stąd ten wysyp galerii handlowych w centrach miast, jakby ten cały dość niszczący tkankę miejską zupełnie, patologiczny dosyć obraz to stwarza, proceder, tak to jest. Więc jakby, ale ja się jakby, musimy zrozumieć, że to się wydarzyło na tak krótkim odcinku czasu. Więc to się dzieje też błyskawicznie u nas wszystko, zupełnie się zmienia. My na przykład, co to bardzo jest dotkliwe, myślę, dla twórców, dla dystrybutorów kultury, nie mamy takich mechanizmów, jakby, które w Stanach bardzo się dobrze przyjęły i sobie funkcjonują, jak na przykład jak Netflix. Czyli znaczy, generalnie VOD z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym istnieją i pleksy, jakieś kinopleksy w sieci, które dają możliwość oglądania za darmo nawet filmów, czy za niewielkie pieniądze, ale co to jest za repertuar, jaka jest jakość tych oglądanych filmów, jaka jest jakby przesył danych, to wszystko jest, że tak powiem, widać, że to jest jakby jakieś pierwociny, w ogóle jakbym oglądał czarno-biały skaczący film braci Lumière te ponad 100 lat temu, więc to nie jest satysfakcjonujący odbiór, szczególnie dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do HD, do projekcji cyfrowych w kinach, do 3D w kinach, to jest jakby cofnięcie się trochę krok w tył.
Repertuar też dostaje wiele do życzenia. W Stanach są specjalne kanały poświęcone niezależnemu kinu. Jakby, kiedy rozmawiam na przykład z reżyserami, twórcami niezależnych amerykańskich filmów, to ich możliwość dystrybucji jest naprawdę... Oni w ogóle nie przejmują się tym, że ich film nie trafi do kin, albo jest grany w kinach w Nowym Jorku i Los Angeles, bo większość filmów artystycznych, niezależnych jest grana tylko, tak powiem, w tych dwóch miastach głównie. Do reszty Stanów nie trafia. Ale mają ten bardzo rozbudowany system dystrybucji cyfrowej, który umożliwia im zarobienie na niezależnych, na mniejszych produkcjach. Choćby spięcie Netflixa z Xboxem, który w Stanach jest potężną konsolą, w sensie ilości sprzedanych sztuk, sprawia, że tych odbiorców potencjalnych są dziesiątki, setki milionów. Czego niezależny twórca polski nie ma. W ogóle niezależny twórca polski dla mnie jest takim trochę określeniem dziwnym, bo to nie wiadomo, czy to jest osoba, która nie ma pieniędzy, czy to jest osoba, która po prostu myśli o sobie, że nie zrobi nic nowego w Polsce, nie zrobi pod kątem kinowym, tak, dlatego że nikt tego im nie puści, bo to też jakby są dwie różne rzeczy. A ja się spotykam często z ludźmi, którzy twierdzą, że po prostu to, co oni chcieliby potencjalnie pokazać, nijak się nie mieści w kategoriach, które nawet już nie PiS, tylko ktokolwiek, tak, już stacje, bo no gdzie możesz te filmy pokazywać, tak? Gdzie ten młody artysta ma dać sobie, wiesz, dać pokaz światu, że on to wypuści? No tylko w internecie w tym momencie, tak? Na YouTubie. To jest jakby, ale to bardzo ogranicza właśnie możliwość kapitalizacji tej sztuki, tej kultury, a przecież, no nie oszukujmy się, trzeba z czegoś żyć, więc... Nie ma darmowych obiadów. Nie ma darmowych obiadów, to się zgadza i zawsze będzie prawdziwe. Więc żyjemy w bardzo ciekawych czasach. To samo dotyczy komiksu. W Stanach jest rozwijająca się bardzo intensywnie platforma Comixology. Jej wpływy, co z radością wielką szefostwo tej platformy co rok wykazuje, rosną bardzo szybko i zdobywają coraz to nowych użytkowników, którzy kupują cyfrowo komiksy na iPady głównie, ale w ogóle po prostu wersje cyfrowe komiksy. Widziałem ostatnio ich ogłoszenie pracy, szukałem kogoś ze znajomością języka francuskiego, więc podejrzewam, że będą rozszerzali strefy wpływów, bo mają do tego wszelkie warunki. Ale ja powiem od drugiej strony, jak wygląda to od strony wydawcy. Kiedy negocjuję kontrakty na nowe komiksy, które wydamy w tym roku, w następnym, pytam, dostaję kontrakt, widzę, że nie ma w ogóle wzmianki o internecie, o cyfrowej obrocie tym komiksem, więc piszę do agenta wydawnictwa, czy mógłbym prosić o umieszczenie takiego paragrafu, żebyśmy sobie, możemy tutaj sobie wynegocjować warunki, ale chciałbym, żeby to się znalazło, żebym mógł polskie tłumaczenie tego komiksu sprzedawać też w wersji cyfrowej. I oni wtedy wszyscy wycofują się, wróćmy do tego za chwilę, nie bardzo jeszcze wiemy, jak to ugryźć. Więc to nie jest tylko przypadłość polskiego rynku. Przez bardzo długi czas nie było w kontraktach również filmowych tych zapisów o cyfrowej dystrybucji. One stały się normą, powiedzmy, od półtora roku może. Naprawdę? Tak, to wszystko jest bardzo świeża sprawa, która związana jest z obawami, z piractwem, z dostępnością. Wiadomo, że w komiksy w Polsce, mimo że są drogie, są tańsze niż we Francji choćby. Więc wydawcy francuscy mogą mieć obawy, o, będą kupowali może w Polsce, tego byśmy nie chcieli. No ale są komiksy nieme, prawda, które można kupować w dowolnym miejscu na świecie, one się nic nie różnią oprócz okładki, tytułu, prawda. Więc jest cały szereg takich wątpliwości, niepokojów, które sprawiają, że ten rozwój tej cyfrowej dystrybucji, cyfrowego dostępu do kultury nie dzieje się tak szybko, jakby mógł się dziać. Oczywiście pokazuje piractwo, które jest nieodwracalnym procederem. Jakby z koniem nie ma się co kopać. Jakby tutaj trzeba tylko... Ale ty akceptujesz, czy raczej tak patrzysz, mówisz, że tak stwierdzasz na zasadzie trudno, przygniata mnie to, bo to wiesz, mówisz o wydawaniu komiksu. Są dwie najbardziej chyba, no komiksy mniej, na pewno filmy są jedną z najczęściej pchane przez tą rurę internetową, przez ten broadband. Zgadza się. No to jest... Już to gdyby jest, to mówicie, ja mówię, wiesz, o tobie jako przedstawicielu właśnie tej strony bardziej dystrybucyjnej, tak? Mówicie, dobrze, trudno, teraz wymyślmy, żeby zminimalizować koszty nasze. Ja się... Control damage, który powstaje wokół tego?
Tak, bo z tym się wygrać, to znaczy wygrać. No właśnie, zablokować internet? Nie da się, po prostu jest to część rzeczywistości, w której żyjemy, z którą po prostu trzeba zaakceptować w pewien sposób, bo to mówię, to jest bardzo, tak powiem, problematyczny temat. Ja się zgadzam z tym, co mówią w ostatnio w wywiadach kilku przedstawiciele CD Projektu Red, którzy mają bardzo zdrowe podejście do tego. Zdejmujemy DRM, ale nie, po prostu ufamy klientom. Mhm. Dajemy im content, który jest na tyle dobry, że chcą za to zapłacić, po prostu. Ja gdzieś wierzę w tą filozofię. Ja ufam w tą filozofię. My też wierzymy w klienta, widza, czytelnika, że dajemy mu content, treść tak fajnie opakowaną, tak atrakcyjną, że on doceni to i właśnie za to zapłaci. A nie pójdzie ściągnąć, co może zrobić. Więc można to sprawia, że musisz być totalnie frontem do klienta. Komunikacja między klientem a wydawcą musi być przejrzysta, klarowna, fajna, atrakcyjna też. Co dzisiejszy świat też umożliwia. Dostajemy do ręki takie narzędzia, które to umożliwiają. Więc ja w to wierzę, po prostu, że trzeba sobie wychować czytelnika, który będzie nas lubił, a dlatego, że nas lubi, to nam zapłaci. Zostawił nas kasę. I to mi się bardzo podoba we wszystkim, co robi CD Projekt Red czy CD Projekt Red. Wszystkie darmowe dodatki, upgrade'y. Kupujesz grę raz i dostajesz od nich całą masę darmowego kontentu właśnie za to. No, GOG świetnie funkcjonuje, nawet jeżeli się można śmiać z tego, że sprzedaje starocie, które tam są, dosłownie mają, kosztują dolar albo dwa, no to jednak się sprzedaje w takiej sumie, w takiej ilości, że GOG zarabia ciężki milion dolarów.